oglądamy 16 rok za 21 tysięcy euro. S-Line, dwulitrówkę. Do końca nie wiemy, czy 15 czy 16 rok. Ale twarzowa mocno. Wiesz, może być piątka, może być 16 rok. Head-up display. S-Line siedzonka, S-Line kierowniczka, S-Line automacik. S-Line lewarek, chciałem powiedzieć. 21 koła euro. A przez te kółka, kuźwa, tyle pieniędzy. Tarczanówka, Locek Boszowski. Kamerka, ktoś nie widział, to wygląda tak. Jasterkę wyławioną za 1500 euro, chyba 8 rok. Chłopaki, najlepszego, miło było poznać. Do zobaczenia! Gitara, życzę szybkiej sprzedaży i powrotu. Chłopaki mieli przyjemność zagadnąć handlarzy. Zagadnąć handlarza, jeden z placy handlarzy, którzy tu mieszkają tuż za granicą, mają 150 km na place. Zagadnęli, szczęka mi opadła, bo niestety nasi mają 700. Biała Podlaska. Handlarze sprzedają tanie auta, takie naprawdę typu chrupek, ale sprzedają kilka aut w tygodniu. Potwierdzam to, bo ja, chyba że mają plac nieskończenie wielki, gdzie te auta magazynują, ale skoro przyjeżdżają regularnie, to znaczy, że te auta się nie sprzedają, a kupują naprawdę auta szału nie robiące. Panowie, najlepszego, pomykam dalej. Stałem dokładnie w tym samym miejscu, ale o innej zupełnie porze. Po prostu dnia już przybyło. Czy wiecie, że już jest półtorej godziny dnia dłużej? Jest dłuższy od najkrótszego w roku? Nie wiecie, a ja wam to właśnie mówię. Erla jest sprzedany. R-ka sprzedana. Natomiast biały 25 tysięcy w 18 roku Tiguan. Takiego mieliśmy, to jest w dziwnym miejscu nawigacja zamontowana. Ale jest. TV wyjeżdża, gdzie nasi, druga ekipa. Ci biegną. Może co wychacą. Tu w lewo, popatrzymy może coś. Chcemy. O. Nowy zegar? Nowy, też drogo będzie, ale... Pytać nie szkodzi, nie? Anusz Widlec. Parktronik jest. Jakieś dyski takie. Kiedy zapytam. Boże, akurat.